Dobra, przy świątecznej nocie zadzwonimy sobie do kurwy. Dzwonisz? No nie, no stary, no nie będę mordy robił dupy. Zadzwonię, nie? A tu Pelcowi zacznie dzwonić telefon. A mojego starej na dole. Cio. No hej, wolna jesteś teraz? Halko, słychać mnie? No słyszę. Słuchaj, wolna jesteś teraz? Tak. A mam takie pytanko, za pół godzinki jakbym podjechał, to dałoby radę na godzinkę się spotkać? No oczywiście, tak. Bo sobie mam też takie dość nietypowe pytanie, bo nigdy nie byłem w sumie u takiej dziewczyny, no i czy to że musisz jakoś przygotować, umyć się muszę, czy coś? Poważnie? Poważnie. Dobra, bo mam takie pytanie, czy tak wiesz, po koleżeńsku będziemy, wiesz, że ja przyjdę na początku, cześć, się poznamy, bo ja tak się boję, że ty od razu zaczniesz i złe się stresuję nie, trochę. Myślę, że tak, możemy porozmawiać, nawet o, właśnie herbatę. No dobra, no to ja za pół godziny będę, a można adres, bo jakoś, czy coś? Dobra, tak będę podjeżdżał, też będę dzwonił do ciebie. Dobra, no to papa, hej. No, hej. Za pół godziny zadzwonimy do niej i powiemy, że stoimy pod blokiem. Dobra. No. <laughs> To było dobre. Wiadomo, że fajnie jest iść na imprezę, wyruchać koleżankę w sypialni u starych kolegi. Każdy to robił, no to jest normalne. No. Ty jesteś Pelców w takim wieku, że powinieneś to zrobić. No, ja bym chciał taką jedną. Mam taką na oku, ale... No i co z nią? Gadasz coś do niej? No właśnie nie. No ale zobacz, otwierasz się tu przez 1000 osób, 1200 osób w ogóle nas ogląda teraz i się otwierasz, oni to wiedzą, a nie potrafisz jednej kobiecie spojrzeć w oczy i powiedzieć jej, co jest grane? Ona ma chłopaka, to nie ma szans. No ale Pelcu, to jest tak, jakbyś czekał na przystanku na żądanie i jedzie ten autobus, a ty mu nie machniesz ręką, żeby się zatrzymał. No właśnie nie, bo to wiesz, autobus jest po to, żeby się zatrzymywać, nie? A jak no nie, chłopaka, autobus, nie autobus, jest, autobus jest po to, żeby do niego wchodzić, tak samo jak koleżanka. Ej, mordo, ale to nie jest ten pokój. Ty, bez kitu! Siema, mordeczki, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Ja jestem Fritz, to jest kolejny odcinek. Dzisiaj zakleimy trąbię. O ja. Cały stary w taśmie. Ej, ale mordo, to nie jest twój stary. O kurwa. Siema, mordeczki, okryją właśnie jakiś stary. Halo, cześć, jesteś teraz wolna może? Tak, oczywiście. Wiesz co, bo zajdę bym mógł być u ciebie. No nie wiem, do jakim czasie dojedziesz? No nie wiem, godzinka? Posłuchaj, to jest ojca Ludwika Rydzygiera. Na samym początku, bo nie wiem jaka jest długa. Na samym początku przy Rydzygiera. Sprawdź sobie i po prostu jak będziesz już do mnie jechał, tak około pół godziny przed spotkaniem, to zadzwoń. No dobra, tylko jeszcze mam pytanko, bo wiesz co, rzuciła mnie dziewczyna i jest jakaś szansa, żeby było troszeczkę taniej? Czy po prostu 200 zł? Nie, mnie facet też rzucił i muszę po prostu więcej pracować. kurwa, wyjaśniła to wszystko. Będziesz chciał, cenę znasz, w adres też, to zapraszam. Jak nie, to nie. To będę smutny, no dobra, to cześć. Ty kurwa nieźle wyjaśniła. Pozdro, o, pozdro. Dlaczego panie. Kiedy jedziesz ze mną w trasę? Czemu on będzie tam jechał? Na moich saniach.